Szanowni zaproszeni goście, mieszkańcy Chełma. Jest mi niezmiernie miło pogratulować przede wszystkim pani burmistrz, pani Monice Pszczyńskiej za to, że w dniu dzisiejszym wzięła odpowiedzialność za nasze miasto. Miasto, które powinno się zmieniać. Ustępującemu panu burmistrzowi chciałbym pogratulować wytrwałości, a przede wszystkim, żeby jego przyszłość również była też związana z Braniewem, tak jak tutaj pani burmistrz powiedziała, powinien doradzać. Szanowna pani burmistrz, chciałbym przede wszystkim drogę Moniku. Mieszkańcy zaufali tobie, powierzyli rządzenie miastem, oddali tworzenie nowej, lepszej historii. Proszę o tym nie zapominać. Oczekujemy od pani ciężkiej pracy i zmian w mieście. Najwyższy czas podwinąć rękawy i zabrać się do pracy. Od dzisiaj tworzymy nową historię miasta. Jestem przeszczęśliwy, że nowe pokolenie będzie mogło dokonywać zmian służb. Dzisiejsza rada to przede wszystkim ludzie młodzi, ale też są ludzie starsi. Nie chciałbym ich w żaden sposób pominąć. Myślę, że będą służyli pani, panu przewodniczącemu radami. Mieszkańcy oczekują zmian, przede wszystkim te, które sprawią, że rzeczy, które gnębiły to miasto, niszczyły energię jego mieszkańców i nie dawały nadziei na przyszłość, się zmienią. Najważniejsze apeluję do pani, pani burmistrz. Deklaruję swoją współpracę. Zmniejszmy niechlubny ranking bezrobocia, ponieważ zajmujemy trzecią pozycję we wszystkich powiatach w całej Polsce, na ponad 360. Pani burmistrz, proszę uczynić swoją godność. Zmieniajcie Braniewo na lepsze. Proszę nie zabrać przede wszystkim mieszkańców. Korzystając z okazji, mam dla pani dwa prezenty. Jeden urzędowy, jeden prywatny. Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, żeby miasto pozyskało tereny inwestycyjne pod naszą strefę ekonomiczną. Na wylocie z Braniewa, między Braniewem a Moskwą. Dołożę wszelkich starań, żebyście mogli rozwijać i godnie reprezentować się. A drugie, to jest typowo prywatne, trzy lata temu, gratulowała pani mi objęcia mandatu poselskiego. Otrzymałem od pani prezent. Dzisiaj chciałbym to zwrócić. Niech to będzie osobisty, proszę, niech będzie mi pani pani w gabinecie, pani Monachowi. I na sam koniec to, co jest najważniejsze. Konstytucja. Pani Moniko, proszę, czyni swoje pozycje.